Cześć, witajcie, z tej strony AquaGupik. Witam was w kolejnym filmie. Od razu chciałbym was przeprosić za to, że filmu nie było długo. W poprzednim filmie mówiłem, że następny się pojawi za mniej więcej 2 tygodnie. No, minęło znacznie dłużej niż 2 tygodnie na pewno. Ale wracam, no i postanowiłem nagrać przegląd tego zbiornika po 5 miesiącach. Co słychać? No, pandy się zupełnie wypisały. Miałem 3 pandy, ale już nie mam. No widocznie albo za małe były, albo coś musiało im zaszkodzić. No, one się trzymają. Kirysy tak samo. Jeśli wiecie, to moglibyście mi napisać w komentarzu, co to jest ten gatunek rośliny, tak mniej więcej, co to jest, bo zaczęła mi ostatnio, właśnie wypuściła mi tutaj nową małą roślinkę. No i rośnie. Ostatnio mam naprawdę spore przyrosty rogatka w kotniku. Zaraz do kotnika przejdziemy. Właśnie dzisiejszy odcinek tak głównie myślę, że skupi się na tych gupikach. Postaram się, żeby było krótko. Tych gupików w ostatnim czasie przybyło mi sporo. Miejmy tylko nadzieję, że no, wszystkie się odchowają, podrosną i nie stanie się z nimi to samo, co w krewetkarium, gdzie w niewyjaśnionych okolicznościach wszystkie mi po prostu poznikały w przeciągu kilku tygodni. Dobrze, no to przejdźmy do tych gupików. Jak możecie zauważyć, są tu trzy sztuki z takimi, no takie czerwone. Z tego co widzę, dwa z nich to samce, jedną mam samicę, no więc no fajnie będzie właśnie sobie je później mnożyć. Z tego co widziałem, właśnie jeden samiec idzie mi w róż na ciele. Może jeszcze wam go pokażę, jak będzie. Sporo, wezmę trochę do góry. Sporo właśnie, tu widzicie kotnik. Jeszcze go nie czyściłem. Zrobię to jutro. No, sporo tych młodych z kotnika powyrzucałem, no bo tam się zrobiło trochę ciasno, zaraz tam przejdziemy do kotnika. No więc tu pływa sobie taka wesoła gromadka. A w przyszłości właśnie, żeby nie musieć używać tego kotnika, nie, to właśnie chciałbym sobie zrobić coś takiego, jak widzicie tutaj tą trawę, nie, ona mi teraz nie chce rosnąć, ale muszę się mojego sąsiada zapytać, co on dokładnie tam daje, bo on ma 450 litrów i prawie w całości ma je obrośnięte tą trawą, nie? Tą trawę też mam od niego, ale u mnie stoi w miejscu i można powiedzieć, że gnije. Ale jeśli właśnie się go dopytam, no to chciałem zrobić właśnie tutaj bardzo, bardzo gęsto tą trawą, tak wiecie, żeby tak, żeby sprzed tego filtra tam taki plac jest, brzydki trochę. Wracając, właśnie chciałbym sobie tam, nie chcę się znowu powtarzać, ale chcę wam to już do końca wytłumaczyć, żeby tam przed filtrem było bardzo gęsto tą trawą, czy nurzeńcem, jak to się tam nazywa, i wiecie, żeby to tak się rozchodziło tam na całe tyły, nie? Tam ściana, szyba z tyłu jest brudna, z przodu też. Nie czyściłem tego, żeby pokazać wam, jak to wygląda na co dzień. Rotala Repens Red, czy Bacopa Repens Red? Nie wiem, ale wiem, że na pewno, że Repens Red stoi mi w miejscu. Ale nie gnije. To też na plus. Trochę ją ślimaki jedzą,
Ale myślę, że jak właśnie zacznę stosować te same nawozy co mój sąsiad, to wszystkie mi pójdą do góry. Te rośliny. I witajcie w moim kotniku. Jeszcze tak na chwilę pokażę wam. No, mój kotnik. Gupiki. Tylko gupiki. No, ślimaki, ale to nie są ryby. Jednomiesięczne. Dwu. I chyba dwie sztuki są 3-miesięczne. Ale zawsze jak chcę je przerzucić, to mi gdzieś znikają. A to dlatego, że jak możecie właśnie tutaj zauważyć, mam bardzo spore ostatnio przyrosty rogatka. Może z tej strony tak tego nie będzie widać, ale jest go dużo. Myślę, że z tej strony widać go lepiej. Sorry za trzęsienie kamerą, ale no. Ale nie za bardzo mam ją gdzie postawić. No i co? Te sztuki, myślę, że co najmniej połowa w przeciągu najbliższego tygodnia trafi do akwarium, bo to już i tak znowu jest ciasno. A póki co nie mam takich sztuk już dorosłych, żeby mi się rozmnażały, więc będzie chwila przerwy. Wtedy kotnik będzie można wyciągnąć. No i na koniec mam do was pytanie odnośnie następnego filmu. Jeśli moglibyście napisać w komentarzu, jaki gatunek ryby mógłbym opisać, bo do tej pory opisałem jeden, Guppyk Endlera. I to jest najpopularniejszy film na moim kanale, za co bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że kolejny film z tej serii, powiedzmy serii, no będzie jeszcze lepiej oglądany. Na kolejny odcinek myślałem właśnie o kirysach spiżowych lub neonach czerwonych. Ale to już zostawiam wam w komentarzach. Także na dzisiaj to by było tyle. No i co, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, krótki, bo krótki, ale właśnie taki miał być. No i co? Na razie.